jeżeli nie znamy własnej historii, to jesteśmy tylko zbiorowiskiem ludzi. Historia to właściwie my jesteśmy. My tworzymy historię. Nazywam się Jędrek, jestem kasztelanem zamku Chojnik i zapraszam do słuchania moich luźnych dywagacji na temat historii. Cóż, siedzę i tak się zastanawiam, o czym mówić, a w ręku mam kufel z piwem. Nie ukrywam, że jest to bardzo dobre piwo. To jest lokalne piwo z Łóweckiego browaru. A na temat piwa można mówić bardzo dużo i bardzo długo. Jest to rzecz dosyć istotna, dlatego że ludzie piją piwo już od ponad 10 tysięcy lat. Ja mam taką własną teorię nawet na ten temat. Pierwszy browar, jaki istniał, który został w ogóle opisany i zanotowany, to już mamy 3700 lat przed naszą erą w Egipcie. Egipcjanie kiedyś bardzo lubili piwo i bardzo dużo go pili. Po czym historia poszła do przodu, powstała Grecja, Cesarstwo Rzymskie. Oni się niestety bardzo rzucili na wina. Efekt tego był taki, że Cesarstwa Rzymskiego już nie ma, a Grecja ma poważny kryzys. Natomiast piwo uważano, że piją barbarzyńcy. I ci barbarzyńcy dobrze się mają do dnia dzisiejszego. Czyli wszystkie kraje europejskie, które wyrosły na gruzach Cesarstwa Rzymskiego, w zasadzie piły przez cały czas to piwo. Piją do dzisiaj i chyba dlatego istnieją, bo uważam, że jest to jeden z przyjemniejszych napojów. Oczywiście nie namawiam tu, broń Boże, do alkoholizmu, bo to prawdziwe średniowieczne piwo w rzeczywistości miało alkoholu bardzo niewiele. Tego piwa, alkoholu było tak od 1 do 3-4%. Owszem, robiono również mocniejsze piwa, ale to był podstawowy napój, który w zasadzie był spożywany od niemalże biedaka po możnowładcę. Kłopoty z czystą wodą były zawsze, szczególnie w średniowieczu. Nam się wydaje, że kiedyś nie było przemysłu, więc woda była czysta, ale to jest bajka, dlatego że czerpano z bardzo płytkich studni, które były wręcz stawiane przy wychodkach bardzo często, a do tego rzeki były mocno zanieczyszczone wszelkiego rodzaju deszczówką, padliną, farbiarniami, garbarniami skór. Także z tą czystą wodą były poważne problemy. Natomiast piwo gwarantowało nam, że ma ten jeden chociaż procent alkoholu, czyli drobne ustroje chorobotwórcze będą zabite. Dlatego piwo pili wszyscy, od dzieci po dorosłych. To wiązało się również z samą przyjemnością picia piwa, bo piwa były różne od jakiegoś takiego bardzo słabo robionego, wręcz z Alzajeru, który gdzieś tam był robiony z pszenicy czy z jęczmienia przede wszystkim, po jakieś piwa już znacznie lepsze. I bardzo szybko nauczono się już w średniowieczu dodawać chmiel, który poprawiał smak i walory wszelkiego rodzaju inne piwa, również witaminowe. Sam proces produkcji piwa jest stosunkowo mało skomplikowany, ale wbrew pozorom bardzo trudny. Najlepsze piwa produkowała w średniowieczu tutaj okoliczna ludność, a konkretnie miasteczko, które nazywa się Świdnica. Proszę sobie wyobrazić, że w XIV i XV wieku piwa ze Świdnicy były transportowane przy tym konnym, beznadziejnym transporcie nawet 500 km do Torunia. Jeżeli z 500 km targano piwo stąd, ze Śląska, aż do Torunia, czy wręcz docierało nawet do Gdańska, to raz, że musiało mieć tam bardzo wysoką cenę, ale jednocześnie musiało mieć niesamowite walory smakowe, skoro opłacało się tak długo to piwo tam ciągnąć. Tym bardziej, że na miejscu było też bardzo dużo browarów. Jeden z najstarszych zanotowanych browarów w Polsce, no to jest Lwówek Śląski. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1226 roku już i to piwo, nie ukrywam, jest tam produkowane do dnia dzisiejszego. Jest to bardzo dobre piwo, tak zwanej dolnej fermentacji, czyli fermentuje w bardzo niskiej temperaturze, do 5-10 stopni. Nie będę tu się wdawał w cały proces technologiczny. W każdym razie naprawdę, jeżeli ktoś ma dostęp do piwa lwóweckiego, bardzo polecam. Oczywiście nie upijać się, tylko dobrze tego piwa posmakować. Piwo to jest oczywiście tylko napój, ale w średniowieczu korzystano nie tylko z samego piwa. Pito również wina, a przede wszystkim Polska słynęła z miodów pitnych. Miody robiono właściwie wszędzie. Miody pitne to jest wynalazek bardzo stary, ale nie ma co ukrywać, że u nas te miody wychodziły chyba najlepiej. Nie wiem dlaczego, no to jakieś takie tradycje bimbrownicze zostały nam do dzisiejszego dnia gdzieś tam w genach. Aczkolwiek miód był zawsze robiony z naturalnego miodu i owoców leśnych. Po zrobieniu odpowiedniej destylacji, właściwie po leżakowaniu, wychodziło z tego coś podobnie jak wino, zlewało się, potem ten gęste się wyrzucało, zlewało się tylko to rzadsze, to potem leżakowało czasami całymi latami. Z winami tak się robić nie dało, dlatego że my na często może gdzieś tam w powieściach historycznych czytamy, że ktoś tam stuletnią beczkę wina otworzył gdzieś tam w średniowieczu, coś jest to kompletna bzdura, idiotyzm. Dlatego że nie potrafiono wina konserwować w średniowieczu. Wino wbrew pozorom, te wina wytrawne, one bardzo szybko kwaśnieją. Praktycznie pito coś w rodzaju dzisiejszego Beaujolais, bo wino po roku czy dwóch de facto kwaśniało i do użytku się już nie nadawało. Próbowano jakoś to szczelnie zamykać.
to nie wychodziło. I między innymi jednym ze sposobów na ograniczenie dostępu powietrza do wina, co właśnie to powietrze powodowało psucie się, było coś takiego, że wlewano troszeczkę oliwy do szyjki od butelki. Dlatego pozostał ten taki stary zwyczaj, że te pierwsze łyczki z szyjki się wylewa. To oczywiście teraz nie jest już konieczne, bo jeżeli ktoś będzie wciskał kidrze kortkiem, mu tam wino smakuje, dlatego trzeba to wylać, to jest bzdura, bo to wino się miesza cały czas w transporcie. Natomiast kiedyś właśnie trzeba było wylać tą oliwę, która odcinała dostęp powietrza do wina, pozwalając mu dłużej się przechowywać. Dopiero z czasem, kiedy udało się robić bardzo szczelne beczki, szczelne szpunty, oczywiście szklane butelki, ładnie korkowane, no to wino zaczęło już przechowywane być dłużej i powolutku dochodzimy do tych win, które leżą kilkadziesiąt lat obecnie. Ale z miodami takiego problemu nie ma. Rzeczy, które są słodkie, się szybko nie psują, więc miód może mieć kilkadziesiąt lat bez problemu i nie ulegał zepsuciu. Oczywiście pod warunkiem, że był w miarę szczelnie zamknięty, nie było dostępu jakiegoś kurzu, pleśni i takich rzeczy. On się w tym momencie nie psuł. Może dajmy spokój, oczywiście gorzałkę też pito. Mieliśmy taki fatalny okres, wiek XIX, to już jest paranoja, nasz naród rozpił się wtedy makabrycznie. Proszę sobie wyobrazić, że produkcja alkoholu w majątkach szlacheckich i wszelkiego rodzaju innych również jakichś tam gorzelniach dochodziła do takiego absurdu, że była gigantyczna nadprodukcja alkoholu. Finał był taki, że alkohol wciskano chłopom, mieszczanom, gdzie popadło. Na końcu już go właściwie nie sprzedawano. Alkohol sprzedawano za jednego grosza. Nie można już go było taniej sprzedać, dlatego że nie było drobniejszej monety. To tak jakbyśmy dzisiaj, powiedzmy, sprzedawali butelkę wódki za złotówkę. To mniej więcej tak to wyglądało. Czasami rzeczy były takie dosyć absurdalne, że chłop przychodzący do karczmy płacił tylko za wstęp, a w środku mógł pić do woli. Już nie płacił za wypity alkohol, tylko płacił za wstęp, tak jak za bilet na dyskotekę, a potem już do upadłego, dopóki nie zwalił się na podłogę i go nie wynieśli na dwór po prostu. No wiek XIX był makabrycznym pijaństwem dla Polaków. Niektóre źródła podają, że myśmy się wtedy leczyli z alkoholizmu. Jest to totalna bzdura. Wszelkie dane zaprzeczają temu. No na szczęście w tej chwili już wyglądamy coraz lepiej. To spożycie alkoholu jest w Polsce coraz mniejsze. A jeżeli nawet trochę rośnie, to może jest ta kultura picia po prostu trochę inna. No może zostawmy na razie alkohole, wina reńskie, wina mołdawskie, które były przez szlachtę bardzo lubiane, wina węgierskie, wina francuskie w Polsce nie miały specjalnego wzięcia. One były zbyt wytrawne, my raczej gustowaliśmy w winach mołdawskich, węgierskich. To nam pasowało. Sprawa żywienia. No, często na filmach oglądamy uczty. No to jest problem, to jak te uczty są pokazywane. Dlatego, że one w rzeczywistości wyglądały troszeczkę inaczej. Przede wszystkim, jak pokazują wikingów, to chłopaki siedzą, żrą, rwą zębami mięsiwa, całe takie wielkie gnaty rozrzucają na wszystkie strony. No wikinga można było szybciej zobaczyć, jak delikatnie skubie rybę, ewentualnie małym nożykiem otwiera sobie ostrygę i wyjada ją ze środka. Te ogromne ilości mięsiwa podawane na stołach wikingów to jest lekka bzdura. Oni nie mieli takich ilości mięsa do spożycia tam, a żywili się głównie tym, co udało się złowić. A poza tym no, polowania. No, wiadomo, że jak złupili jakąś wiochę gdzieś na wyprawie, no to tego żarcia mieli trochę więcej, jeżeli wiocha była bogata. Ale to nie tak to wyglądało w rzeczywistości. Z kolei to mięso różniło się mocno od naszego. Świnia nawet hodowana bardziej przypominała dziką świnię niż współczesną. Teraz to mięso wrzucamy na patelnię czy do garnka, dusimy 20-15 minut czy 10 wręcz i ono jest miękkie. W rzeczywistości dziczyzna musi być przygotowana dosyć długo. I tak łatwo tego się nie robi. To mięsa są inaczej przygotowywane. A jeżeli chodzi o ekskluzywność tego jedzenia i wyrafinowanie, no to niestety, ale przy średniowiecznym kucharzu nawet najlepszy kucharz z Mariotu to będzie po prostu małym pikusiem. On w zasadzie nie ma co stawać w konkurencję ze średniowiecznym kucharzem, bo jest za cienki. Takie drobne przykłady. Na przykład w Malborku pod koniec XIV wieku, to były lata 90. jeszcze przed wojną z Polską, potem już ich na te ekscesy nie było stać. Na przykład na ucztach podawano całe tace języczków papuzich w kwaśnym sosie. Skąd w Malborku brali papugi? To już chyba zostanie na zawsze tajemnicą. A prawda jest taka, że musieli importować tysiące papug na okrętach, karawanach, które były wykańczane w Malborku i języczki były spożywane w kwaśnym sosie. Także który kucharz nam dzisiaj poda gdzieś na przykład bardzo popularną, drobną taką przekąskę, skrzydełka szczygłów w miodzie z pieprzem. Na jednej z uczt u pewnego możnowładcy
Robert Artois między innymi był takim też smakoszem, ten słynny francuski rycerz, ale to było akurat na dworze królewskim. Podano tylko 6 gatunków mięsa na ucztę. Było to lekko skandaliczne, 6 gatunków mięsa to jest stanowczo za mało. Powiedzmy, była tam jakaś jelenina, cielęcina, wieprzowina, kurczaki, tylko że mały problem. Każdy z tych gatunków mięsa był w 23 smakach. Czyli łącznie ilość potraw przekroczyła 140 i mówimy tylko o samym mięsie. Proszę znaleźć mi w tej chwili kucharza, który będzie w stanie przygotować 140 potraw z 6 gatunków mięsa. To jest właściwie nierealne już w tej chwili. W którym hotelu, na najbardziej ekskluzywnym jakimś przyjęciu, podadzą nam ciasto, z którego po przekrojeniu wyfruną żywe skowronki. A takie rzeczy robiono. Oprócz tego podawano oczywiście pawie w piórach. Bardzo często ptaki podawano w ogóle w piórach. Specjalna technologia, najpierw trzeba to zrobić, potem ubrać z powrotem w pióra, skórę trzeba wypreparować, żeby tam przypadkiem nie zapaskudzić tego, żeby to się nie psuło. To nie jest taka prosta sprawa, a z pawiem to się jeszcze wiąże taki zwyczaj rycerski, że często na dworach francuskich, kiedy podawano tego pawia w piórach, rycerze ślubowali, było to ślubowanie na pawia, nie mylić tego z innym pawiem, który może być po przejedzeniu, nie? Ale stawano przed tym pawiem, który był już upieczony w piórach i rycerze składali różne ślubowania, że tam wygrają na jakimś turnieju, że gdzieś tam pójdą walczyć z Saracenami, że gdzieś tam pokonają jakiegoś wroga, czy gdzieś tam jakiejś damie coś specjalnego załatwią. Także takie rzeczy się zdarzały. Oprócz tego również były ślubowania na czaple, bo czasami czaple podawano również w piórach. Więc te dania były niesamowicie skomplikowane i wyrafinowane. W jaki sposób to osiągano? Dzięki przyprawom. Przyprawy były w tamtym okresie bardzo drogie. Najdroższa przyprawa to jest pieprz. Bo kiedy barbarzyńcy zdobyli Rzym, to oprócz gigantycznych ilości złota i srebra, które sobie zażyczyli jako okup za opuszczenie tego miasta, żądali również tony pieprzu. I to był największy problem. Zdobycie tony pieprzu było poważnym problemem, no ale w końcu ci Germanie to tonę pieprzu dostali i pojechali w te swoje germańskie lasy z tą toną pieprzu. Nie wiem, czy oni go żarli na surowo, czy oni też to używali jako przyprawę. W każdym razie pieprz był bardzo drogi, bardzo rzadki. Jedna z istotniejszych przypraw. Mówi się często, że przyprawy dodawano dlatego, że mięso było stare, zepsute i śmierdziało i dlatego mocno je przyprawiano. Pogląd daleki od prawdy, dlatego że mięso było zbyt kosztowne, żeby dopuścić do tego, żeby się zepsuło. Tego mięsa było bardzo mało, więc mięso było bardzo szybko spożywane. Zabijano taką ilość zwierząt, którą można było sprzedać na targu, na jarmarku w ciągu powiedzmy najbliższych 2-3 dni. Zimą to nie było aż takiego problemu. Zresztą jesienią tłuczono tej zwierzyny dosyć dużo, dlatego że ona była mrożona, solona, ale latem mięsa nie zabijano, znaczy mięsa nie pozyskiwano zbyt dużo, bo mówię, ono mogło się zepsuć, a było zbyt kosztowne, żeby dopuszczać do tego. Przyprawy dodawano w jednym celu, żeby smacznie zjeść. Tu nie chodziło o to, tak jak teraz, żeby polecieć do McDonalda i się po prostu nażreć, tylko chodziło o to, że telewizji nie było, prasy nie było, rozrywek innych nie było, jedyna rozrywka to było przyjemne jedzenie i pochęduszka. Najpierw jedzenie, potem pochęduszka. Odwrotnie raczej nie stosowano tego. Więc starano się delektować tym jedzeniem, a wielkie uczty no to było jakieś wydarzenie, więc dlatego kucharze niestety musieli naprawdę być dobrzy w swoim fachu. Sporo przepisów nam zostało z tamtego okresu. Nie będę ich tu teraz przedstawiał. Jak ktoś ciekawy, to proszę sobie tego poszukać, bo książeczki już na ten temat już powoli się ukazują. Dodam, że jest taka bardzo fajna książka Kuchnia Leonardo da Vinci, która mówi o kuchni renesansowej. A taką ciekawostką jest to, że Leonardo da Vinci był wegetarianinem, nie jadał w ogóle mięsa. Jest sporo jakichś jego dań, które są czysto wegetariańskie i nie ukrywam, że próbowałem je, robiłem. Rzeczywiście jest to specyficzny smak. Często spotykamy się z takimi informacjami, że królowa Bona nam pomidory przywiozła. Nie jest to możliwe, dlatego że pierwsze pomidory we Włoszech pojawiają się mniej więcej około roku 1534 albo 6 i są hodowane jako roślina ozdobna. Wielkości są wtedy dzisiejszych czereśni. Nazywają się złote jabłka, pomme de terre, dlatego nazwa pomdoro, czyli złote jabłko, stąd od tego pomidor nazwa polska. Ale przez cały XVI wiek i część XVII była tylko rośliną ozdobną, potem próbowano stosować to leczniczo, a dopiero sosy i pomidory podawane w jakichś innych formach pojawiają się dopiero pod koniec XVII wieku. Czyli królowa Bona na pewno pomidorów do Polski nie przywiozła. Ona przywiozła różne rzeczy, ale na pewno nie pomidory. Z kolei ziemniaki. No, na filmach historycznych na szczęście nie mamy możliwości oglądać tego, bo niektórzy się zapędzają w tych realizmie historycznym dość daleko.
i próbują nawet, widziałem na jakimś filmie historycznym, gdzie na stole ziemniaki stały, to film o średniowieczu, ale mniejsza o te szczegóły. To są z kolei też, tak jak i pomidor z Ameryki do nas trafił, tak samo ziemniaki trafiły do nas z Ameryki. Pierwotnie również hodowano jako roślina ozdobna. Z kolei nazywano je pomme de terre, czyli jabłka ziemi. Przez długi czas nie bardzo przyjmowały się w Europie. Uważano, że jest to coś fajnego do karmienia bydła, koni, ewentualnie biedoty i jeńców wojennych. Były z tym poważne problemy. Pewien francuski kucharz, był kucharzem Ludwika XIV i XV, podszedł od drugiej strony i troszeczkę mu się udało. I ostatecznie ulubioną zupą Ludwika XIV była właśnie taka dzisiejsza kartoflanka, robiona trochę inaczej, bo to była zupa krem, gotowana razem z porami. Nie ukrywam, że robiłem tą zupę wielokrotnie, jest bardzo fajna, często ludzie nie są w stanie nawet wyczuć, że to są w ogóle ziemniaki. Ale szlachta francuska, która kiedyś na uczcie u króla dowiedziała się, co jadła, że jadła ziemniaki, dostała takiej furii, że chciała wyzwać tego kucharza na pojedynek i go zatłuc po prostu. No ale potem przemyśleli sprawę, że jednak zabicie ulubionego kucharza królewskiego może mieć poważne konsekwencje, więc dali sobie spokój. Ostatecznie gdzieś tam dopiero w latach 1840 roku bodajże ten kucharz zmarł. Parmentier się nazywał. Był nawet ministrem wyżywienia czy czegoś takiego u Napoleona. W każdym razie temat żywienia jest niesamowicie ciekawy i taka ciekawostka jeszcze, co było podstawą żywienia na przykład chłopów na wsiach. Bo my sobie ciągle wyobrażamy, że to mięcho, że to ziemniaki, no to już wiadomo, że nie było. Bardzo dużej ilości ryżu spożywano, ale to nie u nas, tylko we Włoszech. Krzyżacy ten ryż sobie kupowali, też sprowadzali, dwory francuskie też sobie sprowadzały. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że ryż był uprawiany we Włoszech, a nie w Chinach. Był tam bardzo popularny. Leonardo da Vinci nawet robił szkice kanałów do nawadniania pól ryżowych. Ale na naszych terenach podstawą wyżywienia była bardzo prozaiczna rzecz. Bób i groch. Wiadomo, że jest to mocno gazopędne, to wyjaśnia trochę częste pożary wiosek, ale to była podstawa wyżywienia, mówiąc krótko. I zarówno bób, jak i groch jest rośliną dość wydajną, jednocześnie bardzo energetyczną. Gusty polskiego chłopstwa były dosyć ciekawe w tamtym okresie, bo jeszcze w XVIII wieku podróżnicy pisali, że obcokrajowcy, że taka ciekawa rzecz występuje u nas. Otóż ci ludzie jedli łój wołowy, taki żółty, podwędzany nad kominkiem, ohydnie śmierdzący. No cóż, teraz się gusty na szczęście zmieniły. Także może damy już spokój temu jedzeniu. Jeżeli kogoś to naprawdę interesuje, polecam pana Ludwika Stomę, świetne książki na ten temat pisze, a poza tym teraz się powolutku ukazują również wszelkiego rodzaju inne książeczki typu Kuchnia średniowiecza, gdzie są gotowe przepisy dostosowane do dzisiejszych czasów i naprawdę polecam te rzeczy, a jedzenie to jest podstawowa ludzka rzecz, więc warto się tym zająć. Tymi trzema palcami musimy ciągnąć siłą minimum 40 kg, ale tu mówimy o najsłabszych łukach. Część łuków miała naciąg sięgający 160 funtów, czyli 80 kg. Do przebicia ludzkiej czaszki wystarczy 17 dżuli. Czyli jeżeli 36 dżuli walnęło nas w czoło z przodu, to z tyłu wystawało już. Anglicy w bitwie pod Cressy mieli podobno 20 ton strzał, biorąc pod uwagę, że jedna waży 3 deko, no to można sobie przeliczyć, ile ich w rzeczywistości mieli. Czyli była to broń stosowana tak jak dzisiaj przez wojsko karabiny dosłownie, w ogromnych ilościach.